Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Dziś powiem Ci, jak zrobić dynamiczne listy rozwijane w bardzo prosty sposób. Tak? Czyli im więcej elementów na liście, tym więcej elementów również na liście rozwijanej. Żeby stworzyć dynamiczną listę rozwijaną, przede wszystkim musisz umieć stworzyć zwykłą listę rozwijaną. Wystarczy, że skorzystasz z polecenia poprawność danych na karcie dane. Tylko musisz najpierw wybrać komórkę lub komórki, w której ma znaleźć się lista rozwijana. W tym przykładzie chcemy stworzyć listę rozwijaną w komórce C2, dlatego właśnie ją zaznacz. Na potrzeby tworzenia listy rozwijanej potrzebujesz zmienić pozycję wybraną na liście rozwijanej dozwolone na lista. Następnie wystarczy, że w pole źródło wstawisz odwołanie do zakresu komórek, w których są umieszczone elementy listy. W naszym przykładzie jest to zakres komórek A2, A6. Teraz zatwierdzasz kryteria przyciskiem OK i już masz gotową listę rozwijaną. Teraz w komórce C2 możesz wpisać tylko wartość z listy albo wybrać je ręcznie. Problem pojawia się wtedy, kiedy chcesz dodać nowych pracowników do listy, przykładowo Roberta i Andrzeja. Mimo tego, że na Twojej liście jest więcej pracowników, to Excel tego nie rozpoznaje, bo podałeś mu zakres komórek A2, A6 i nie dałeś ponadto żadnych innych wskazówek. Najprostszym na to sposobem jest zamienienie zakresu przechowującego listę w tabelę. Musisz na razie usunąć nowo dodanych sprzedawców, następnie zaznacz pojedynczą komórkę z listy, a następnie z karty wstawianie wybierz polecenie tabela, a później potwierdź parametry w oknie wstawiania tabeli. Teraz, kiedy zakres danych jest tabelą, jak będziesz wpisywał nowych sprzedawców tuż pod nią, to tabela automatycznie będzie się poszerzać i dodatkowo zakres listy rozwijanej w komórce C2 też. Dzieje się tak, ponieważ Excel nie tylko domyślnie rozszerza obszar tabeli, ale każdy zakres, który odwołuje się precyzyjnie do elementu tabeli, na przykład jej kolumny. Właśnie stworzyłeś najprostszą dynamiczną listę rozwijaną. Ważne dla Ciebie może być jeszcze to, że jeśli złapiesz lewym przyciskiem myszy za prawy dolny róg tabeli, to możesz zmienić jej rozmiar, na przykład zmniejszyć ją. Wtedy też lista rozwijana się zmniejszy, mimo tego, że dalej mogą istnieć elementy pod tabelą.